społeczności liceum 140, numer 141 w Charkowie, od rejonowego oddziału doskonalenia nauczycieli w Letyczywie, od pana przewodniczącego Rady Gminy Iwanowice, pana Edwarda Stopińskiego. Pozwolę sobie przekazać na ręce pana dyrektora, pani dyrektor, złotą rycinę Panteonu Narodowego. Jak doskonale wiemy, miejsce pochówku wszystkich z górnej półki Polaków, patriotów, osoby zaszczycone, honorowe. Jesteśmy w szkole ze stuletnią tradycją i sławni Polacy, jak Polska długa i szeroka, właśnie z takich szkółek pochodzili. Moi drodzy, szczęść Boże, a Bóg zapłać za to, co było. Dziękujemy serdecznie. Poprosimy pana starostę o zabranie głosu. Jeżeli pan pozwoli, panie starostwo, to wychowuje. Pan Józef Przywożek, starosta Krawiecki. W szkoły w Poskidzowie uczestniczę już prawie 7 lat. Panie Michale, panie dyrektor, żyjcie jeszcze ile się da lat i ciągcie ten oświatowy wózek w Poskidzowie, bo robicie to bardzo dobrze, najfajniej jak można. Serdecznie gratuluję tak zaszczytnego jubileuszu i życzę, by szkoła im. Świętego Franciszka z Asyżu w dalszym ciągu służyła mieszkańcom Poskwitowa, zapewniała uczniom życzliwą atmosferę oraz wysoki poziom kształcenia i wychowania. Z całego serca życzę dalszych, owocnych sukcesów i dalszej wspaniałej, tak wspaniałej pracy. Dziękuję. Idźmy wszyscy tą edukacyjną drogą na następne stulecia. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Szanowny panie marszałku, panie starosto, panie Michale, organie prowadzący, czcigodna pani dyrektor wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami obsługi, czcigodni księża celebranci. Jestem niezmiernie rad i korzystam chętnie z tego zaproszenia do was, kiedy 9 lat temu była podjęta dramatyczna decyzja, bo ta szkoła miała ulec likwidacji. Dzięki zaufaniu grona pedagogicznego, rodziców, młodzieży powstała nowa, wspaniała szkoła. Wszelkiej pomyślności, solidnych fundamentów, na których będziecie budowali swoją przyszłość. Szczęść wam Boże! Jak patrzymy też na historię tej szkoły, to wiemy, że 100 lat temu ktoś miał na tyle odwagi w trudnych czasach, żeby ta szkoła zaistniała. Słyszeliśmy też przed chwilą, że ta szkoła też przeżywała trudne momenty i groziła jej likwidacja, a jednak ktoś wykazał się odwagą i ta szkoła dalej istnieje. Życzę dużo odwagi w zdobywaniu wiedzy, w pokonywaniu trudności i później, kiedy skończycie tę szkołę, dużo odwagi w podejmowaniu ważnych decyzji dla waszego życia. Wszystkiego najlepszego. Teraz posadzenie szlachetnego drzewa dębu, które wzrastając będzie przypominało nam i kolejnym pokoleniom tę wspaniałą rocznicę stulecia szkoły. Chciałabym bardzo serdecznie teraz poprosić pana marszałka, jeżeli można jeszcze, tak? Ojca prowincjała, ojca rektora, panią wizytator, pana starostę, pana Marka Piekarę, księdza proboszcza, pana Pawła Maciejasza, siostry, pana Znamirowskiego i pana dyrektora Tomaszka o symboliczne posadzenie naszego wspaniałego dębu. Pieśnią daje treść.
człowiecze, słysz modlitwę, ją wznosimy. Pański grom srogi, pański wielkiej władzy.